Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus z Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej Amen. Dzisiaj jest piątek drugiego tygodnia Wielkiego Postu. Dzisiaj wędrujemy do Ewangelii Świętego Mateusza, wiersze 33 do 43 i od 45 do 46. To ciekawe, że, że ci, którzy układali lekcjonarz, zdecydowali się wyciąć wiersz 44. wiersz 44 to bardzo ciekawa jest operacja na żywym Słowie Bożym. Wiecie, czasem mnie bierze na narzekanie właśnie na tych, którzy układali lekcjonarz, że tak nieraz poharatali to Słowo Boże dosyć karkoło mnie. Z drugiej strony też no, może trzeba jakoś tak się skupić i pomyśleć, jaka to im wizja przyświecała przy harataniu, <laughs> że się tak wyrażę przy harataniu Słowa Bożego, o co właściwie im chodziło tak naprawdę. I tak jak się popatrzy na ten wiersz 44., tak Można się troszeczkę domyśleć, o co chodziło o tym, którzy układali lekcjonarz, bo ten wiersz 44 e, mówi o kamieniu węgielnym. Że ktokolwiek upadnie na ten kamień węgielny, ten się roztrzaska. A na kogo ten kamień upadnie, ten zostanie zmiażdżony. Właśnie tak mówi wiersz 44. To do tego jeszcze dojdziemy w medytacji. a tak mi się wydaje, że y, autorzy lekcjonarza usunęli ten wiersz bo trochę im się kojarzył z jakąś taką karą włoską, właśnie z, 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 ko, kojarzył im się może trochę z tym, że yy, no, że tutaj Bóg się może objawić komuś jako wielki niszczyciel, a to chyba nie o to chodzi w tym wierszu, ale to do tego jeszcze dojdziemy, myślę, że Bóg się nieustannie objawia jako ten, który jest punktem odniesienia, który jest obietnicą właśnie. I objawia się jako ten, który nigdy się nie wycofał ze swojej obietnicy, a tą obietnicą jest on sam. On każdemu człowiekowi obiecuje, że potrafi uczynić mnie na swój obraz, swoje podobieństwo. I właśnie prawda o nim o Bogu jest obietnicą, jest prawdą o mnie, o moim prawdziwym celu o tym, co Bóg chce zrobić ze mną. Natomiast jeżeli ja sam siebie chcę uformować, ukształtować, sam siebie chcę spełnić i, i, i chcę spełnić sobie swoje własne pomysły, no to właśnie one zawsze się rozczaskają w zetknięciu z prawdą Bogu, która przychodzi w Jezusie. Nie dlatego, że Bóg mi rozbija to specjalnie, tylko dlatego, że moje wysiłki nigdy nie są w stanie sięgnąć prawdziwego Boga. A to Bóg chce właśnie mnie unieść do swojego poziomu. To jest zamiar Boga. Unieść mnie do swojego poziomu. I właśnie warto mieć ten obraz Boga przed oczami czytając tą dzisiejszą Ewangelię Boga, który się nachyla nad człowiekiem. Chce wziąć człowieka na ręce i unieść człowieka do swojego poziomu, a człowiek właśnie za nic nie chce dać się wziąć na ręce, tylko uważa, że właśnie się prawda, stanie na paluszkach, prawda, w zętej pychy i że sam siebie dźwignie do poziomu Boga. No i właśnie dramat polega na tym, i nasza nienawiść do Boga na tym polega, że my ciągle odkrywamy, że Bóg przerasta wszystkie nasze wysiłki, wszystkie całe to nasze wspinanie się na paluszkach naszej pechy. Okazuje się, że Bóg zawsze to przerasta i tu się rodzi nasza nienawiść do Boga, że jakąś mnie przerastać. No, on z natury rzeczy przerasta i właśnie dlatego chce mnie na własnych rękach podnieść. On nigdy nie oczekiwał, że ja się prawda, na paluszkach uniosę sam siebie prawda, do jego poziomu. Nigdy tego nie oczekiwał ode mnie, tylko zawsze chciał mnie unieść na rękach. To Diabeł w momencie grzechu pierworodnego właśnie nam ludziom to wmówił, że to my musimy się dźwignąć do poziomu Boga. Uważam, że to jest bardzo ważny wiersz w tej Ewangelii, którą za chwilę usłyszymy, i warto mieć pamięć, że on tam tak naprawdę jest. Właśnie ten wiersz, który właśnie o tym mówi, że my sami z siebie Boga nie dosięgniemy, ale on chce wziąć nas na ręce i, i unieść. Tak, wziąć na ręce i unieść. Dobrze, to idziemy. Co tutaj Pan Jezus ma nam do powiedzenia? Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu. Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieże, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów posłał swoje sługi, do rolników, żeby zebrali plon jemu należny, ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: To jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu, nędzników marnie wytracia, a winnicy odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł, czy nigdy nie czytaliście w piśmie, kamień, który odrzucili budujący ten, stał się kamieniem węgielnym? Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi, to też starali się go ująć, lecz bali się tłumów, ponieważ go miały za proroka. Właśnie widzicie, kiedy czytamy tę dzisiejszą Ewangelię, to warto mieć przed oczami w ogóle opis stworzenia. Właśnie opis Boga, który z wielką pieczołowitością hoduje ogród Weden. Właśnie tak jak to Jezus tak plastycznie opisuje w dzisiejszej przypowieści właśnie tego gospodarza, który sadzi winicę, hoduje tą winicę, urządza tą winnicę, wyposaża tą winicę we wszystko, co w prawdziwej winicy powinno być, co jest potrzebne. Właśnie jest tam i tłocznia, jest też wieża, właśnie, która jest symbolem bezpieczeństwa, jakiegoś takiego parasola czuwania tego gospodarza nad rolnikami, którymi w końcu oddaje tą winnicę. Właśnie czas no, zobaczyć Boga, który z wielką pieczołowitością przygotowuje całe dzieło stworzenia, właśnie ten pierwszy opis stworzenia, Boga, który z taką wielką pieczołowitością przygotowuje wszystko na pojawienie się człowieka, Boga, który robi wszystko dla człowieka. Właśnie to czas zrozumieć, zobaczyć w tej przypowieści, zobaczyć w tych opisach stworzenia, i zobaczyć też właśnie w tym opisie wyprowadzenia Żydów z Egiptu właśnie tego tworzenia sobie nowego ludu, prawda? Boga, który robi coś nie dlatego, że On tego potrzebuje, tylko to wszystko robi ze względu na nas. Bóg nie stwarza tego świata, dlatego, że On do czegoś tego potrzebuje. To jest ukryte w tym słowie takim, że właśnie oddał w dzierżawę i wyjechał. To wyjechał. Takie niewinne wyjechał, Polskie niewinne wyjechał. Jest bardzo grzebienne w treść w oryginale greckim, bo tu jest taki czasownik Apodemeo. Apo to do niego zaraz dojdę, ale właśnie trzeba to zrozumieć, że Bóg nie robi tego wszystkiego dla siebie. On tego wszystkiego nie potrzebuje. Bóg nie potrzebuje tego świata, nie potrzebuje tej ziemi, nie potrzebuje gwiazd, nie potrzebuje słońca, nie potrzebuje w ogóle stwarzać czegokolwiek materialnego. Zobaczcie, to my tego potrzebujemy. I to właśnie jakby próbował nam przypomnieć w encyklice Laudatos i papież Franciszek. Właśnie tej takiej skrytykowanej encyklice, że gdzie papież takimi tematami się zajmuje jak ekologia? Trzeba było ją uważnie przeczytać. To byśmy dzisiaj właśnie nie byli w pułapce fałszywej tej ideologii takiej pseudoekologizującej. ekologizującej takiej właśnie Ach, jak tu się nie dać wciągnąć właśnie w mówieniu o współczesności właśnie ale w tej encyklice no papież próbuje to przypomnieć że to wszystko Bóg uczynił dla człowieka człowiek nie jest tutaj dodatkiem Człowiek nie jest tutaj złym koniecznym. Człowiek jest celem całego dzieła stworzenia. Wszystko, co uczynił Bóg, uczynił dla człowieka, i to jest właśnie ta słynna scena, kiedy Bóg przyprowadza wszystkie stworzenia do Adama. Wszystkie stworzenia do Adama przyprowadza. Do człowieka, prawda? Ogród Weden, który Bóg hoduje nie dla siebie, ale dla ludzi. Dla ludzi właśnie. I właśnie ta dzisiejsza przypowieść, gospodarz, który zakłada winnicę, wyposaża ją, hoduje, z wielką troskliwością zajmuje się tą winnicą i to robisz wszystko nie dla siebie, ale dla rolników, którym w końcu tą winnicę oddaje. A sam właśnie dokonuje takiej czynności apodemeo. Demos to jest lud, prawda? Apodemeo to wyraża taką ideę, to ten czasownik, że jakby Bóg, znaczy ten gospodarz, przepraszam, Gospodarz jakby opuścił y, swój własny lud, prawda? Y, swój własny lud. Grecy to rozumieli właśnie w ten sposób, że no, ja żyję wśród ludzi mi znanych, wśród moich krewnych i przyjaciół, wśród ludzi, którzy są tej samej narodowości, co ja, są moimi braćmi i siostrami, i teraz właśnie wyjeżdżam gdzieś daleko i zaczynam mieszkać wśród obcego ludu, nie swojego ludu. No Tak, wśród obcych ludzi, którzy yy, kierują się jakąś inną kulturą, mają inny język, nie są już moimi krewnymi, nie są już moimi rodakami, są tak naprawdę obcy. A po I teraz właśnie zobaczę, że Bóg istotnie, jak stwarza człowieka, jak wszystko oddaje człowiekowi, to istotnie zmienia miejsce zamieszkania. Bóg wchodzi w relację z kimś, kto do tej pory Bogu był obcy. To, to jakby to powiedzieć lud bogaty jest ojciec i syn i Duch Święty, prawda? I teraz ten, że Bóg wchodzi w relację, chce mieszkać razem z tymi, którzy są mu tak naprawdę obcy, nie? czyli ze mną, z tobą. My nie jesteśmy osobami boskimi, nie jesteśmy z Jego krwi, prawda? Nie jesteśmy z urodzenia osobami boskimi. Ale Bóg chce mieszkać pośród nas i to ostatecznie spełnia się w Jezusie, że Bóg chce być pośród nas, chce być z nami, wśród ludzi, którzy są Mu obcy, a przez grzech pierworodny, w ogóle przez nasze grzechy, to już w ogóle staliśmy się Mu kompletnie obcy, nie tylko obcy, ale w ogóle staliśmy się wrogami. I teraz Bóg w Jezusie co pokazuje? Że on chce mieszkać wśród wrogów. Chce się oddawać tym wrogom i właśnie swoją obecnością, swoim zamieszkaniem wśród nas, byciem Bogiem z nami, oddawaniem się nam, cierpliwie nas przemieniać, żebyśmy się stawali coraz bardziej podobni do Niego. Właśnie kiedy czytam tą dzisiejszą przypowieść, to też mam przed oczami właśnie obraz Boga. Boga, o którym mówi księga rodzaju, że kiedy Bóg wyhodował ogród Weden to przeniósł tam człowieka, właśnie zobaczyć tego Boga, który na własnych rękach niesie człowieka do ogrodu Wenen. Na własnych rękach. Księga Rodzaju dwukrotnie to powtarza, że Bóg przeniósł człowieka do ogrodu, który wyhodował sam. I mój Księga Rodzaju, i przeniósł go, i przeniósł go. Dwa razy Biblia to powtarza. To tak, taka szokująca prawda właśnie dla autorów biblijnych. Przeniósł Bóg na własny Bóg, który niesie na własnych rękach człowieka, dziwiętego z prochu, z nicości. Człowieka, który jest tak naprawdę dla Boga jakimś obcym, prawda? Nie jest osobą boską, ale Bóg chce podnieść, przenieść człowieka do samego siebie, do swojego własnego domu, do swojego serca, właśnie na własnych rękach. Właśnie dlatego Jezus mówił, że jeżeli nie staniemy się jak dzieci, to nie trafimy z powrotem do obrotu Pańskiego, nie trafimy do Królestwa Bożego, nie damy rady tam wejść, bo tam można być zaniesionym tylko na rękach, tylko na rękach można być tam wniesionym. Trzeba dać się wziąć na ręce i zanieść. Właśnie, żeby dać się wziąć na ręce, trzeba puścić wszelką kontrolę. Właśnie puścić wszelką kontrolę, pozwolić, że to ręce Boga w mnie że mnie zaniosy tak jak chcą mnie zanieść, właśnie puścić wszelką kontrolę, zgodzić się na wszystko, poddać się miłości, która chce mnie nieść, zanieść. I właśnie dopóki my walczymy, szarpiemy, się dopóki chcemy kontrolować, właśnie trzymać we własnych rękach, to nie jesteśmy w stanie wrócić, bo, bo tam można być zaniesionym tylko na rękach. Właśnie widzę Boga, kiedy czytam tą dzisiejszą przypowiedź. Widzę Boga, którego, który się udziela, daje, otwiera. Boga, który jest absolutnie szczęśliwy, który nic nie potrzebuje, jest szczęśliwy. Ojciec i syn, jedno w duchu, świętym, absolutnie szczęśliwi. Teraz Bóg się otwiera. Ten, który jest, otwiera się i chce się dzielić, chce udzielać swego szczęścia tym, którzy nie są, tych, których nie ma. Stwarza nas i zaprasza do swojego szczęścia, chce, chce oddawać, dawać, otwiera się, daje, właśnie i chce być przyjęty, nie? I chce być przyjęty. Natomiast widzicie, my przez grzech pierworodny odkryliśmy kierunek zamykania się. I to jest kierunek dokładnie odwrotny, to jest kierunek, prawda, w jakim żył bogacz ze wczorajszej przypowieści, zamykać się, coraz bardziej się zamykać coraz bardziej wszystko brać w swoje ręce, coraz bardziej wszystko poddawać swojej kontroli. To jest dokładnie odwrotny kierunek, który sprawia, że, że Bóg staje się coraz bardziej bezradny i bezsilny wobec mnie. Że miłość potrzebuje być po pierwsze przyjęta. Nie? My żyjemy w jakimś takim schemacie, że ja muszę się wykazać, dać, nie wiadomo co zrobić, a tymczasem kiedy przychodzi miłość, to po pierwsze chcę być przyjęta. Tak? Dopiero kiedy miłość jest przyjęta, dopiero zaczyna we mnie działać. Dopiero zaczynam odkrywać, że ja jestem przyjęty. Bóg, który się daje, daje się po to, żeby mnie przyjąć. Mnie obcego, żeby przyjąć do jedności ze sobą, do relacji ze sobą. Przyjmuje mnie takiego, jaki jestem, przyjmuje mnie jako proch, jako nicość. Przyjmuje mnie z całą moją bezradnością, z całą moją nicością, z całą moją grzesznością, z całą moją słabością. Takiego mnie przyjmuje do jedności ze sobą, do wspólnoty ze sobą i chce obdarowywać samym sobą, żeby mnie przemieniać w siebie, uzupełniać we mnie wszystkie braki sobą samym. To przeżywamy na Eucharystii. Nie? Że do, doświadczamy przyjęcia: po pierwsze, przyjęcia, a po drugie, obdarowania. I właśnie w odpowiedzi, no, że, że po pierwsze przyjmiemy tego Boga, przyjmiemy miłość. Właśnie na tym to polega, umiejętność przyjmowania. Umiejętność przyjmowania, umiejętność pozwalania, żeby, żeby być obdarowanym. Żeby być obdarowanym. Bóg nie potrzebuje, żebym ja się wykazywał, ale Bóg potrzebuje, żebym zobaczył, jak jestem miłowany, jak jestem przyjęty. I Bóg potrzebuje być przyjęty przeze mnie, żebym dał się obdarować. Dopiero wtedy mnie to przemieni. I właśnie to jest to, że Bóg nie tylko stworzył świat, nie tylko wyhodował ogród węgla, nie tylko człowieka zaniósł na własnych rękach, nie tylko obdarował człowieka wszystkim, ale obdarował, wyposażył człowieka w samego siebie. W samego siebie i wszystko, co uczynił Bóg. Wszystko, co mi daje do dyspozycji, wszystko, w co mnie wyposaża, ma służyć zgodnie z tą dzisiejszą przypowieścią temu jednemu, żeby we mnie rosło królestwo Boże, a co to znaczy, żeby we mnie rosło królestwo Boże? Żebym ja wzrastał w podobieństwo do Boga, w podobieństwo do Boga. Odkrywał to wyposażenie, radował się tym wyposażeniem i właśnie odkrywał, do czego mnie uzdalnia to obdarowanie, które we, wobec mnie uczynił Bóg. Tymczasem my oszaleliśmy przez grzech pierworodny i zapragnęliśmy wszystko mieć się, dla siebie. I to ciągle się powtarza, właśnie. Ciągle ta historia się powtarza. To nieustannie się dzieje. Bóg mnie nieustannie obdarowuje sobą, obdarowuje wszystkim. Każdego dnia mnie wyposaża. Wyposaża we wszystko, czym dysponuje i wyposaża mnie w samego siebie. I chcę dziś mnie poprowadzić drogą wzrastania w podobieństwo do niego. Tylko ja ciągle ulegam szaleństwu właśnie obżarstwa, tego obżarstwa, o którym mówił Ewagdusz z Pontu, yy, tak, które jest czymś głębszym niż tylko takie zwykłe łakomstwo na jedzenie i picie, yy, ale jest postrzeganiem całej rzeczywistości jako czegoś, co ja chcę zagarnąć dla siebie, tylko dla siebie, skonsumować tylko dla siebie. To właśnie dochodzi do głosów tych obdarowanych robotnika. Że oni przestają widzieć obdarowanie, przestają się radować obdarowaniem, bo zaczynają chcieć mieć wszystko tylko i wyłącznie dla siebie. Widzicie, to jest takie zachwyśnięcie się nie dawcą, ale darem, właśnie w takim szaleńczym przekonaniu, że to, co mnie spełni, to właśnie, że zawładnę tym wszystkim, co otrzymałem. Właśnie nie widzę, że otrzymałem. Tylko chcę kurczowo tym wszystkim zawładnąć, jakby to nie było moje. I teraz właśnie ta walka o to, żeby to było moje, zobaczę, że zamiast zachłysnąć się właśnie tym, że jestem obdarowany dawcą, darczyńcą i że to obdarowanie ostatecznie mnie uzdalnia do wzrastania w podobieństwie do, do, do obdarowującego. Do wzrastania w relacji z obdarowującym relacji, która czyni mnie coraz bardziej podobnym do niego. Wskutek czego jestem zdolny do budowania z podobnymi mi, z podobnymi mi właśnie z tym demosem, wśród którym, wśród, w którym żyje demos lud. Prawda to, co Bóg powiedział, niedobrze nie jest człowiekowi być samemu. Po pierwsze, sam człowiek nie istnieje, potrzebuje Boga, żeby istnieć. A po drugie, sam człowiek nie jest w stanie wzrastać, potrzebuje podobnych sobie, żeby cierpliwie uczyć się, przekładać to wszystko, czego doświadczam od Boga, co czerpię od Boga, przekładać w praktyce na relacje z podobnymi mi, właśnie takie relacje, jakich uczy mnie Bóg. Abyście się miłowali, jak ja was, mówiąc krótko. Właśnie, ja to wszystko straciłem z oczu jako człowiek, jako grzesznik. Zachwyciłem się, prawda, tym, żeby jak najwięcej zgromadzić dla siebie, bo uznałem, że to jest cel, że to mnie spełni, to mnie zrealizuje, to mi da poczucie bezpieczeństwa. I zamiast odkrywać, że moim, moim bezpieczeństwem jest obdarowanie darczyńcom, czyli właśnie twórcom, obdarowanie Bogiem. I to jest kierunek mojego spełnienia. No to ja uznałem, że lepiej spełnią mnie stworzenia, jakieś dary. Prawda? I to jest cała tragedia ludzkości, prawda? Cała tragedia ludzkości, że uznaliśmy, że ten kierunek, który proponuje nam Bóg, jest nieciekawy, że my sobie sami się ukształtujemy, prawda? Po swojemu wedle naszych wyobrażeń, wedle naszej wizji bogat. Kłopot jest taki, że Bóg, którego my mamy na myśli. Bóg wedle ta naszej wizji nie istnieje i nie da się być na obraz Boga, którego nie ma. Także próba zrealizowania w sobie, na sobie obrazu Boga, który nie istnieje, próba zrealizowania w sobie, na sobie obrazu Boga, który jest tylko i wyłącznie w mojej wyobraźni, no to jest przerabianie siebie w nicość, w kogoś, kto nie istnieje z powrotem w proch. No, i właśnie to dochodzi do głosu, nie? że przychodzi taki moment, że tenże gospodarz, tenże Bóg, tenże darczyńca przysyła do mnie tych, wobec których ja mogę, że tak powiem, zabłysnąć owocem, owocem mojego rozwoju, owocem mojego wzrastania w podobieństwie do Boga, właśnie tymi owocami, o których mówi Święty Paweł w liście do Galatów. No, a ja. No, w relacji z podobnymi mi, z tymi sługami, których mi przysyła codziennie mój Ojciec który Niebieski, w relacji z ludźmi, których spotykam, no mogę zobaczyć, jakimiś to owocami ja ich obdarowuję. Czy ja ich obdarowuję właśnie takimi owocami, jakimi obdarowuje mnie Bóg, miłością, radością, pokojem i tak dalej, czy ja daję im moją wściekłość, czy ja ich traktuję jak najgłożej, prawda? Tutaj właśnie są takie, no, takie fajne słownica, czy w cudzysłowie fajnie, nie? że tam jest mowa o obdzieraniu ze skóry, o tłuczeniu, biciu, zabijaniu, kamienowaniu, właśnie, nie? bo obdzieranie ze skóry szczególnie mi siedzi przed oczami, prawda? Że ja patrzę na drugiego człowieka właśnie pod tym kątem, co by tu jeszcze z niego wydrzeć, co by tu jeszcze z niego mieć. No właśnie, czy ja patrzę na drugiego człowieka tak jak patrzy na mnie Bóg, Bóg, który się otwiera, który chce mnie obdarować, który chce mnie przyjąć, prawda? Czy ja patrzę na drugiego człowieka okiem chciwym, zazdrosnym, prawda? Okiem pożądliwym, okiem łakomym, prawda? Co by jeszcze wydrzeć z tego drugiego człowieka? No, tu się wszystko sprawdza, nie? Ostatecznie przychodzi syn, w synu przychodzi prawda o ojcu niebieskim. No i właśnie tutaj już ostatecznie wszystko sprawdza, co ja osiągnąłem po swojemu, co osiągnąłem po swojemu. I tu się teraz włącza właśnie dramat cały, no bo ja spotkanie z synem, spotkanie z tym, który objawia mi prawdę i który wydobywa na jaw prawdę, co ja zrobiłem ze sobą w swoim szaleństwie, to to spotkanie odbieram jako w ogóle zamach na mnie, Jakąś krytykę odzywa się całe moje poczucie niższości i w ogóle, i że to jest niemożliwe, żeby ktoś był lepszy ode mnie. I zobaczcie, później rodzi się właśnie takie dążenie, że jeżeli ktoś w czymkolwiek wydaje się być lepszy ode mnie, to natychmiast to zniszczyć, stłamsić, zdusić w, w zarodku. Zdusić w zarodku. A tymczasem, właśnie co mówi Jezus? Mówi właśnie dlatego, Królestwo Niebieskie będzie od was zabrane. To zabrane to jest Airo. Airo. Uniesione, że Bóg chce mnie dźwigać na swoich rękach, ale jak ja uparcie nie daję się dźwignąć, nie daję się obdarować, nie pozwalam ze sobą nic zrobić, jeszcze walczę, walczę do upadłego, że na włos nic nie puścić, że było po mojemu, zabijam ręce, które się wyciągają ku mnie. Bóg będzie niepowstrzymanie dźwigał w górę, tak i przyjdzie taki moment, że ja rzeczywiście zostanę w prochu, sam, w prochu ziemi sam. Nie dlatego, że Bóg jest złośliwy, tylko dlatego, że nie dałem się wziąć na ręce. A Bóg, Bóg nie niepowstrzymanie dźwiga wszystko w swoich rękach ku sobie. Ja mogę kopać, zrapać, walczyć, gryźć do upadłego, właśnie, aż doprowadzę do tego, że rzeczywiście no, te ręce, że tak powiem, powędrują w górę. No, no, no właśnie, a ja zostanę w prochu i, i rozpadnę się w ten proch. Bo nie dałem się wziąć na ręce przeciwnie, te wyciągnięte do mnie w Chrystusie ręce uznałem w ogóle za jakieś zagrożenie, jakiś atak na mnie i w ogóle nie wiadomo co, prawda? Że jak, jak, jak tutaj Bóg śmie mnie krytykować, tylko że Bóg mnie krytykuje, on po prostu taki jest, i dalej mi proponuje, że może mnie dźwignąć do swojego poziomu, ale nie, bo ja sam. Ja sam po swojemu na włos nic nie puszczę. I właśnie to dochodzi do głosów faryzeusza w uczonych piśmie właśnie, że oni w ogóle nie rozumieją Boga, w ogóle nie mają pojęcia, nie? że widzą Boga właśnie jako mściwego, każącego, wyciągającego konsekwencje, no dokładnie tak jak właśnie ci oszaleli robotnicy z Winnicy. I mówi, no Jezus mówi, no i właśnie dlatego no, nie dajecie się wziąć na ręce, dlatego to, to ben, będziecie bezradnie patrzeć, że królestwo Niebieskie rośnie, a wy się poza nim, bo za nic nie chcecie nic puścić, za nic nie dajecie sobie nic powiedzieć, za nic nie dajecie sobie nic wytłumaczyć, za nic nie dajecie się obdarować, bo na włos nic nie puszczacie, nie? Na włos nic nie puszczacie. No odrzucacie to, co jest prawdziwe. Prawda? To, co jest prawdziwe i zobaczy tą niepowstrzymaność Boga. Nie? Że, że Jezus im pokazuje w odpowiedzi tą niepowstrzymaność Boga, że Bóg nie rezygnuje. Mimo całego naszego szaleństwa, szaleństwa grzechu, szaleństwa samodzielności, szaleństwa tej karykatury, którą zrobiliśmy z siebie i która dochodzi do głosu w naszych wzajemnych relacjach i w relacji do Boga. To Bóg nie zrezygnował z tego pomysłu, żeby nas dźwignąć ku sobie I, i, i ciągle chce to zrobić. W Chrystusie ciągle wy, wyciąga do nas ręce, tylko żebym ja się wreszcie dał na te ręce wziąć. Dał sobie opowiedzieć prawdę, zachwycił się tą prawdą i pozwolił, żeby Jezus we mnie tą prawdę realizował, żeby we mnie to budował. Budował we mnie królestwo, czyli żeby budował we mnie swoją obecność, żeby Chrystus się we mnie kształtował, żeby Chrystus się we mnie kształtował, prawda? A to wszystko widać po owocach, a te owoce właśnie się ujawniają w relacjach wzajemnych. Warto, warto się przyglądać, nie? czy w moich relacjach, relacji z drugim człowiekiem, relacji z Bogiem wyłażą ze mnie te owoce, o których mówi święty Paweł, jako owoce ducha, czy wyłazi to, o czym święty Paweł mówi chwilę wcześniej w liście do Galatów. To jest piąty rozdział listu do Galatów. Na końcu tego rozdziału. Święty Paweł mówi o owocach duchu, ducha, ale wasze chwilę wcześniej mówi wasze o braku tych owoców, o tym, w czym się przejawia ten brak owoców, złość, nienawiść, gniew, prawda, zawiść, porządliwość, chciwość, prawda, różne takie rzeczy. Więc trzeba patrzeć, nie? jakby ciągle wraca właśnie ta idea, nie? że no ja się mogę oszukiwać, ja mogę być przekonany, że we mnie realizuje się prawdziwy obraz Boga. No to to wychodzi w relacjach, właśnie w relacjach wobec tych sług, wobec tych moich braci i sióstr, których ojciec do mnie codziennie posyła, których na co dzień spotykam, wśród których na co dzień żyję, prawda? Czy tu rzeczywiście ujawniają się owoce, o które Bóg uchodzi? No bo właśnie my myślimy, że Bóg czegoś od nas chce, nie? On chce mnie obdarować. No, chce mnie obdarować, tym obdarowywaniem przemieniać, przekształcać, prawda, że miał, miał co dawać moim braciom i siostrom. No właśnie, tylko jak ja się nie daję obdarowywać, zapominam o obdarowaniu, nie daję się przekształcać, nie daję nic sobie powiedzieć, nic wytłumaczyć, nic zrobić dla siebie, to pomału się okaże, że ja nie mam nic do, do zaoferowania moim braciom i siostrom. No i to będzie tylko i wyłącznie w moich własnych oczach mnie coraz bardziej poniżać, coraz będę bardziej wszczekły na siebie, a ze skutek będzie taki, że coraz będę bardziej wszczekły na, na wszystko i na wszystkich. Prawda? I to się tylko będzie pogłębiać. Znaczy dać się wytłumaczyć, dać się powiedzieć, dać się obdarować, dać się przemienić, dać się, dać się przekształcić. Prawda? Właśnie. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Seni Duch Święty. Amen.